II wojna światowa. Szwajcaria w tym czasie jest państwem neutralnym, ale otoczonym przez okupującą Europę III Rzeszę i Włochy. Tutejsze banki bezpiecznie przechowują także i niemieckie aktywa. Tu raczej nikogo nie obchodzi zbytnio, co dzieje się w Europie. W tym jednym z najtrudniejszych momentów dla świata znajdują się jednak nieliczni, którym nie jest wszystko jedno. Gdy już rusza machina zagłady, kilku polskich dyplomatów z ambasady w Bernie, wbrew wszystkiemu i wszystkim, a także wbrew procedurom, wystawia ponad 10 tysięcy fałszywych dokumentów pozwalających ratować ludzi w państwach uchwytych przez Niemcy. Paszporty krajów Ameryki Południowej stały się dla kilku tysięcy z nich wizą do zachowania życia. Przez lata po wojnie nikt nie będzie pamiętał o heroicznych działaniach Polaków. Oni sami zostali zapomniani, a nawet ludzie przez nich uratowani nie wiedzieli, kto stał za ocaleniem. Dopiero kilka lat temu ślad po działaniach tzw. Grupy Berneńskiej został odnaleziony przypadkowo przez polskiego ambasadora w Szwajcarii Jakuba Kumocha. Historię to opisał brytyjski historyk Roger Murhouse, wykazując, że kilku polskich bohaterów zdobyło się na czyny, na które nie było stać. Całej reszty świata. Dziś w odcinku rozmowa z autorem książki i przybliżenie historii akcji polskich fałszerzy. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Paszporty Życia, polscy dyplomaci, fałszywe dokumenty i tajna misja, która ocaliła tysiące Żydów. I jeszcze ważne ogłoszenie, ponieważ mam dla Was trzy książki z dedykacją i autografem autora, które będę rozdawać jak zawsze w ostatni piątek miesiąca, czyli akurat 30 marca. W konkursie będą mogli wziąć udział moi patroni i subskrybenci podcastu na Spotify. Jeżeli chcesz dołączyć do klubu historii jakie nie znacie, zeskanuj kod QR albo znajdź link w opisie materiału. Już niebawem dla wspierających kolejna seria dodatkowych odcinków. Wszystkim widzom i słuchaczom przypominam, że materiały historii jakie nie znacie. Możecie oglądać na YouTube, ale także słuchać na platformach podcastowych. Zachęcam do subskrybowania i Twitch'ama, a, a słuchających na Spotify informuję, że tam też jest możliwość oglądania wideo. Dlatego możecie zobaczyć moją rozmowę z Roger'em Murhausem. Witam was wszystkich. Tu Roger Murhaus. Jestem tutaj w Warszawie, aby promować nowe wydanie mojej najnowszej książki, która po polsku nosi życia". Opowiada ona o grupie Ładosia. To wielka przyjemność być tutaj z wami. Cieszę się z tego spotkania, bo dziś naszym gościem jest Roger Murhaus, znany i lubiany autor, brytyjski autor książek o polskiej historii, który popularyzuje. Polską historię w języku angielskim. Więc na początek, korzystając z tej okazji, chciałem zadać pytanie nie związane z tą najnowszą książką, ale związane z jego dorobkiem, czyli tak naprawdę, jak to się stało, że zainteresował się historią Polski? Czy był to jakiś przypadek, czy obejrzany film, czy jakaś przeczytana książka, może? Um, it's like so much in life, it's circumstances. Przypuszczam, że miały z tym związek dwie osoby. Pierwszą pośrednio był Lech Wałęsa. Rok 1989 był dla mnie wielkim momentem. Oczywiście był to także wielki moment dla Polski. To było to, jak historia zmieniła się niemal z dnia na dzień. To już oczywiście znacznie dłuższa opowieść, ale zmiana kształtu świata, który uważaliśmy za wieczny, coś, co zostało zmiecione z dnia na dzień. To był fascynujący moment, który sprawił, że zapragnąłem studiować historię. Dlatego podjąłem studia uniwersyteckie, a później trafiłem do School of Slavonic Studies w Londynie, aby studiować historię Europy Środkowej. A kiedy byłem na tym wydziale, to Norman Davies prowadził tam kurs najnowszej historii Polski. Stał się on zatem drugim powodem, dla którego zafascynowałem się polską historią. Były więc dwie takie osoby. Bo oczywiście polska historia jest fascynująca. Wręcz nieskończenie fascynująca. I mam dużo satysfakcji z jej przybliżania, pokazywania całej złożoności, tragizmu, ale też i wspaniałych czy heroicznych aspektów dla wszystkich poza Polską. brilliant, heroic history to an outside audience. Historia paszportów życia, czy jak brzmi angielski tytuł Fałszerzy, to jest historia gdzieś tam wygrzebana z archiwów, praktycznie sprzed ponad 80 lat. Tutaj nie ukrywam, że w Polsce jesteśmy bardzo zainteresowani też brytyjskimi archiwami, więc też korzystając z okazji chciałem zapytać, co tam w tych brytyjskich archiwach się kryje i ile jeszcze musimy czekać na ich odtajnienie. Czy będzie to. W roku 2025, 2035, czy może jeszcze później? Nie wygląda to najlepiej, że brytyjskie archiwa są nadal utaniane. Wstrzymywany jest dostęp do dokumentów. Istnieją różne ku temu powody, czasem zupełnie niewinne. Bo przecież zawsze ograniczano dostęp do poufnych dokumentów, choćby wtedy, gdy znajdujące się w nich osoby nadal żyły. Nie oznaczało to jednak, że dokumenty te były koniecznie jakieś kompromitujące lub szczególnie interesujące. Ale w tym przypadku jest troszkę inaczej, jak choćby z historią generała Sikorskiego. Choć nie sądzę oczywiście, że utajnianie tych dokumentów oznacza, że kryje się za tym jakiś spisek, choć to faktycznie tajemnicze, że nadal nie mamy do nich dostępu. Ale jest to też taka lekcja mająca związek z moją książką Paszportu Życia, gdyż tu ciekawe archiwa skrywały ciekawe rzeczy. To, co my, jako historycy, oraz później ludzie czytający książki historyczne, wiemy, to jedynie malutki wycinek prawdy i zasobów znajdujących się w archiwach. I bardzo często pewne historie są wielokrotnie powtarzane. Badacze bazują na dorobku innych, niekoniecznie przeszukują ponownie archiwa. Tak więc mamy tu taką lekcję dla historyków. Wróć do archiwów, ponieważ tam możesz znaleźć jeszcze kilka interesujących historii. Książkę zaczął pan od historii, która była preludium Holokaustu, od historii tego, w jaki sposób rządy i europejskich, i pozaeuropejskich państw traktowały Żydów, którzy już znajdowali się na celowniku Niemców we własnej ojczyźnie. Które z tych państw najbardziej nie zdało egzaminu tego podejścia do, do sprawy Holokaustu? Chciałem na początku użyć tego przykładu, bo to, o czym mówisz, to konferencja w Evian w roku 1938, od której zaczyna się cała opowieść. Ja celowo rozpoczynam właśnie od tego, gdyż chciałem bardzo wyraźnie wskazać czytelnikom, że w pewnym sensie antysemityzm nie był tylko zjawiskiem niemieckim, nie był tylko zjawiskiem europejskim, był po prostu zjawiskiem ludzkim, czyż nie? Bo zawsze są jakieś odcienie szarości. Na jednym końcu spektrum mamy nazistów z ich antysemityzmem prowadzącym do bezpośredniej eksterminacji, ale na drugim mamy zachodnie rządy, czyli Amerykanów, rządy krajów Ameryki Łacińskiej, rządy państw europejskich. One wszystkie spotkały się we Wiał, aby omówić sprawę austriackich Żydów i doszły do wniosku, że z tą sprawą nie da się nim zrobić. Nic nie możemy, nic nie zrobimy. Nie da się. Chciałem zwrócić uwagę na to, że było to w dużej mierze motywowane antysemityzmem. Nie jest to ten sam antysemityzm, który reprezentowali naziści, ale jest to jednak nadal antysemityzm, że Żydzi są naszym problemem. Nie musimy się nimi zajmować. Spychasz ten problem, niech ktoś inny się nim zajmie. Na to chciałem zwrócić uwagę, bo mamy taką tendencję do zakładania, że ktoś inny rozwiąże pewne problemy, prawda? I ja chciałem właśnie na to zwrócić uwagę. Myślę, że świat zewnętrzny i Zachód chciał pomóc Żydom, ale nie mógł. Uzasadniał to, że trzeba było się wpierw skupić na zwycięstwie w wojnie. Tymczasem ja chciałem wykazać, że świat był w tej sprawie apatyczny. Odpowiadając na Twoje pytanie, kto wypadł źle w tym momencie dziejów, to chyba jednak Szwajcarzy. Tak samo też Amerykanie, bo w pewnym sensie utrudniali działanie grupy ładosia. Więc tak naprawdę nikt nie wypadł tu dobrze. Nikt nie szczególnie dobrze. Oczywiście, Niemcy są w tym I to, co jest remarkable. Oczywiście najgorsi w tym wszystkim byli Niemcy. Ale jeżeli popatrzymy na to obiektywnie, to jednak polski rząd na uchodźstwie wykonał bardzo dobrą pracę. Naprawdę starał się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Żydom. Mógł pomóc także za pośrednictwem tych paszportów. Najpierw poprzez całą akcję od roku 1943, później próbując wpływać na inne państwa, aby uznawały te dokumenty.

II wojny światowej, więc y, proszę o wyjaśnienie tego, co jest w książce, czyli w jaki sposób paragwajski czy urugwajski paszport mógł ocalić życie i dlaczego musiał być to paszport fałszywy. To, co działo się w ramach Grupy Wadosia którą stanowili polscy dyplomaci na placówce w Bernie w Szwajcarii oraz działacze środowisk żydowskich, było produkowaniem nielegalnych paszportów innych krajów. To nie do końca były fałszerstwa, bo były dokumenty tworzone nielegalnie w porozumieniu z honorowym konsulem Paragwaju, który nazywał się Rudolf Hugli. Był Szwajcarem pełniącym to stanowisko w odniesieniu do kantonów swojego kraju, bo Paragwaj nie miał placówki w Szwajcarii ale Hugli jako konsul mógł wydawać dokumenty tego kraju. Został on zasadniczo przekupiony przez grupę Ładosia. Pieniądze pochodziły od żydowskich organizacji i służyły produkcji dokumentów dla Żydów znajdujących się w Polsce. Zatem to były to dokumenty niefałszowane, ale nielegalnie tworzone. Cała operacja miała dwa oblicza. Po pierwsze Niemcy przygotowując się do Holokaustu pozbawiali swoich obywateli obywatelstwa,

Tu mając taki paszport, osoba kierowana do Auschwitz mogła pokazać ten dokument Niemcom, mówiąc nie możecie mnie wysłać, bo jestem obywatelem Paragwaju. Zatem to od razu budziło w niemieckim umyśle perspektywę, że jest gdzieś ktoś, kto się takim człowiekiem przejmuje. W pewnym sensie zatrzymywało to machinę Holokaustu dla tej jednej osoby. I taka była pierwsza logika tego działania. Ale Niemcy, gdy zorientowali się, że jest tak dużo obywateli tych krajów wśród Żydów, wykazali się ich zdaniem wspaniałą myślnością, mówiąc tu jest tylu Żydów z zagranicznymi paszportami. Wprowadźmy kategorię więźniów, zwanych Żydami do wymiany. Mieli takich więźniów około 30 tysięcy i trzymali ich w oczekiwaniu na wymianę na Niemców, znajdujących się za granicą. Tam znalazło się więcej niż 30 tysięcy Niemców, więc z niemieckiej perspektywy to była świetna okazja. Pozbywali się Żydów i mogli odzyskać Niemców. I taka była ich logika. Tak więc niemieckie władze Gestapo, SS, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne urzędy. Skutecznie wpasowują się w ten program fałszowania paszportów, ponieważ są skłonni przymykać oko na fakt, że są to fałszywe paszporty czy nielegalnie wyprodukowane dokumenty. Jakiego rodzaju motywacjami kierowali się polscy dyplomaci w Szwajcarii? Quite simple. I mean, primarily humanitarian. Um, uh, Aleksander Wadocz, the ambassador, was um brought z interrogation of the Swiss police in 1943, and they asked him why are you doing this? Ona była dość prosta, to był przede wszystkim humanitaryzm. Aleksander Ładoś, polski ambasador, był przesłuchiwany przez szwajcarską policję w roku 1943. Zapytali go, co ty robisz? Ponieważ dla szwajcarskiego sposobu myślenia było nie do przyjęcia, że wysoki rangą dyplomata angażuje się w nielegalną produkcję paszportów. Dla Szwajcarów to jest coś, co zupełnie nie mieści się w głowie. Wezwano więc Ładosia i zapytano, co pan w ogóle robi, a on powiedział, że to jest operacja humanitarna. Więc w pierwszej kolejności to był właśnie jego cel. Praktycznie rzecz biorąc, myślę, że Ładoś, jako przedstawiciel polskiego rządu na uchodźstwie, a tym samym państwa polskiego, był swoim zdaniem zobowiązany do pomocy polskim obywatelom. Niezależnie od tego, czy są Żydami, czy nie, w każdy możliwy sposób. I to jest jeden ze sposobów, w jakich mógł spróbować pomóc polskim obywatelom. Uciec przed niebezpieczeństwem, które im groziło. Był w tym zatem zarówno element humanitarny, ale też bardzo praktyczny. Bo to, co jest w tym wszystkim niezwykłe, to może nie tyle to, że ładość jego koledzy to robili, ale że nie zdobył się na robienie tego nikt inny. Było przecież wielu dyplomatów mających takie możliwości możliwości wydawania papierów, aby ratować ludzi. Ale dyplomaci neutralnych państw, a nawet państw alianckich nie zrobili nic. I dlaczego ładość się tego podejmował? Myślę, że to jest niezwykłe, bo nasuwają mi się tutaj polskie tradycje, konspiracji, imperatywu robienia czegoś, co jest według ciebie słuszne, nawet jeżeli wszyscy wokół się z tym nie zgadzają i mówią, że się mylisz. Bo nawet jeżeli wszyscy mu mówili, że działa nielegalnie, to on jednak to robił i nie oglądał się na to, że reszta nie robiła nic. Tu jednak pojawia się dylemat moralny, bo przecież musiał być jakiś wybór, klucz, dla którego. Ktoś na przykład dostawał paszport, a ktoś inny nie. Tak to było coś, co odkryłem podczas pisania książki, że istniał taki proces. Słowo selekcja w kontekście Holokaustu ma tu szczególnie mroczny wydźwięk, ponieważ przywodzi na myśl platformę w Birkenau. Ale proces selekcji miał tu miejsce, nawet w samym Getsie, szczególnie w Warszawie, gdzie żydowska starszyzna lub żydowscy przedstawiciele, którzy kontaktowali się z organizacjami pomocowymi i Szwajcarią, zdawali sobie sprawę, że liczba paszportów jest ograniczona. Musieli więc podejmować bardzo trudne decyzje dotyczące tego, kto będzie mógł ubiegać się o jeden z tych paszportów. Więc kiedy zdali sobie sprawę, że stoją w obliczu śmiertelnego zagrożenia pod niemiecką okupacją, Zaczęli poważnie myśleć o tym, kto powinien być priorytetowo traktowany, aby zostać uratowanym, i chcieli uratować najzdolniejszych, najlepszych. No wiesz, zarówno uczonych religijnych z jednej strony, dziennikarzy, pisarzy, naukowców itd. Ktokolwiek według nich był najważniejszym przedstawicielem życia żydowskiego. To miało dać temu narodowi przetrwanie. Miało to być działanie dla ocalenia najzdolniejszych i najlepszych na czas po wojnie. I ten proces miał miejsce także w Szwajcarii z Abrahamem Silbersheimem i Heimem Eysem, którzy byli tam najważniejszymi przedstawicielami Żydów. Musimy zrozumieć, że akurat Ładoś i jego grupa nie dokonywali tej selekcji, to Żydzi wyznaczali, kto dostanie paszport według własnych kryteriów. Dokonywali więc tej selekcji i przekazywali nazwisko Ładosiowi i innym, aby wyprodukowano paszporty. Z perspektywy czasu brzmi to teraz dla nas bardzo brutalnie. Że tak podejmowano decyzje dotyczące życia i śmierci, ale myślę, że jeśli zrozumiemy i docenimy, że to była próba ocalenia ludzi przed śmiercią, ocalenia tych, którzy mają coś dać w przyszłości, to zrozumiemy, że wybory były trudne, ale jednak potrzebne. Oczywiście ta książka jest pełna poruszających historii. Bo jakże może być inaczej, ale znalazłem tam oczywiście kilka ciekawych i całkiem zabawnych. Historia niejakiego profesora Haima Eisenmana, który w bardzo ciekawy sposób uratował się przed zagładą. Tak, um, I agree. That was one of the stories that sort of stands Tak, zgadzam się. Chodzi o to, że była taka jedna historia, która. Zdecydowanie się wyróżnia. Eisenman był cenionym profesorem w Warszawie. Już nawet nie pamiętam, czego był profesorem, ale był uznaną postacią. I w końcu pojawia się w Bergen-Belsen, który to obóz jest miejscem zbiórki dla Żydów kierowanych na wymianę. Tak klasyfikowali ich Niemcy. Gdzie tam przybywa, jest cichy, nic nie mówi, w baraku z nikim nie rozmawia, wygląda na zupełnie przerażonego. I co się okazuje? Zresztą profesor Eisenman wcale nie jest profesorem Eisenmanem. To mówiący praktycznie tylko w jidysz żydowski grabarz z Warszawy, który był w getcie i znalazł ciało profesora Eisenmana z jego dokumentami, jego paragwajskim paszportem. Wyjął je z jego kieszeni, a następnie stał się faktycznie profesorem Eisenmanem. Był bardzo prostym człowiekiem, mówił tylko w jidysz, ledwo po polsku. A potem przybył do obozu w Belsen, zdał sobie sprawę, że sytuacja jest groźna, ponieważ zaraz ktoś zorientuje się, że on nie jest profesorem Eisenmanem. Już nawet zapomniałem, jak on się nazywał. Był takim zwykłym warszawskim krabarzem. To urocza historia, wy... która wywołuje uśmiech na twarzy, bo kiedy w końcu w obozowym baraku przyznał się, kim jest, wszyscy od razu otoczyli go opieką, obiecali, że nikomu go nie wydadzą. I w końcu został wymieniony wciąż pod tym samym nazwiskiem, czyli jako profesor Eisenman. Więc kiedy już trafił do Szwajcarii, to ludzie, którzy go przyjęli, zdali sobie sprawę, że to nie jest żaden profesor. To scena, którą chciałbym zobaczyć, jak wyglądała, ale niestety nie została nigdzie opisana. Ale myślę, że jest to jedna z takich historii, którą uważam za ważną część tej książki. Bo Holokaust to bardzo mroczny okres dla ludzkości prawdopodobnie najciemniejszy. Ale to, co przemówiło do mnie w tej historii to fakt, że są tu elementy podnoszące na duchu, prawda? Więc to jest z pewnością założenie tej książki. Gdy patrzysz na samą grupę Ładosia, to są ludzie, którzy starają się być prawi. To z moralnego punktu widzenia krzepiącej, podnosząca na duchu. Że stali się tacy pomimo wszystkich przeciwności, przeszkód i własnej frustracji. Ale nawet poza tym, że były tu historie takie jak rzekomego profesora Eisenmana, to masz na przykład kogoś takiego jak Louis Tass, który jest holenderskim Żydem nastolatkiem, który był w Belsen i także jako Żyd został skierowany na wymianę. Pisał pamiętnik, który cytuję w wielu miejscach w tej książce. Jest on fantastyczny, ponieważ jest świetnym dokumentem nocnego świadka, ale też nie pozostawia wątpliwości, że autor jest nastolatkiem. A nastolatki chyba zawsze były takie same, wiesz. Ten nastolatek w roku 1942 czy 1943 jest taki sam, jakim byłby dziś. Całe jego nastawienie do świata. Naprawdę zabawne jest czytanie niektórych fragmentów jego zapisków, w których wszystko jest po prostu, jak to określają, nastolatki, nie takie, jak być powinno. To taki klasyczny, młody, zabawny chłopak. W tej książce, moim zdaniem, są też wspaniałe i takie ludzkie momenty. To jest zawsze to, co mówię, że jest światełko w tym roku Holokaustu, przybłyski jasności. Jest i miłość, jest humor, i inne rzeczy. Właśnie to mi się podoba w tej historii. Możliwość znalezienia tych małych, jaśniejszych opowieści była dla mnie dużą satysfakcją. Przyznam się, że na naszych profilach, historia, jakie nie znacie w mediach społecznościowych, napisałem, że ta książka jest świetnym materiałem na film nie tylko o humanitarnej pomocy, ale także z takim wątkiem szpiegowskim, politycznym film o II wojnie światowej. Ale od razu nastąpiła refleksja, że niekoniecznie Hollywood byłby. Taką historią zainteresowany Zresztą ją to też komentarze tutaj nas w Polsce, że Hollywood i świat bardziej lubi postrzegać Polaków jako sprawców niż, niż jako m, kogoś, kto pomagał żydom w czasie II wojny światowej. Czy to jest przesadzony pogląd? Um, I, think there's, I think there's a couple of layers to that. I think polish history generally um, is neglected. I mean, that's across the board, it's not just Hollywood. I think it's. Myślę, że mamy tu kilka warstw, bo sama polska historia jest ogólnie zaniedbywana. To znaczy, tak jest we wszystkich jej dziedzinach i nie chodzi tylko o stosunek Hollywood. Myślę, że ma to miejsce wszędzie poza Polską, w tym obszarze anglojęzycznym. Także polska historia jest zawsze dziś na uboczu. Polska jest jakby czarną dziurą w centrum Europy. Gdzie. Wiemy dużo o Niemczech, wiemy dużo o niemieckiej historii, produkujemy filmy o niemieckiej historii, robimy na przykład rzeczy o rosyjskiej historii. A potem jest taka wielka luka, i jest tak, jakby Polska za swoją historią nie istniała. I to jest dla mnie bardzo frustrujące, ponieważ historia Polski to jest moja fascynacja. Nieustannie próbuję wciągnąć moich czytelników w polską historię i powiedzieć: spójrzcie, to jest naprawdę interesujące. Myślę więc, że istnieje ten problem, że Polska od zawsze znajduje się gdzieś poza głównym nurtem świadowej świadomości odnośnie przeszłości. To jest smutne. Później dochodzi ta kwestia postrzegania polskiej reakcji na Holokaust i innych rzeczy. Myślę, że Polska po prostu spóźniła się z własną narracją w tej sprawie, ponieważ mogliście rzetelnie badać i pisać własną historię dopiero po roku 1989. Wtedy, gdy nauka była wolna od ideologicznych nadleciałości komunizmu i patrzenia na świat przez jego pryzmat. I oczywiście, dziś już Polska tworzy własną historię i swoją historię bada. Tylko że obiektywnie rzecz biorąc, w latach 60. i później zostało ustalonych wiele narracji na temat rzeczy takich jak Holokaust. Działo się to już wiele dziesięcioleci temu. O Holokaustie na przykład pisze się od lat 60. XX wieku. Zatem te podstawowe interpretacje są już niezmienne. A Polska się troszkę spóźniła tutaj z przedstawianiem własnej wersji. Ale była również nieco nieporadna w realizacji swojej polityki historycznej. I teraz bardzo trudno jest zmienić już ustaloną narrację. To trochę tak, jak zawsze powtarzam, jak próba zawrócenia Wielkiego Okrętu. Potrzeba wielu małych manewrów od wielu badaczy. Jedną książką się tego nie załatwi. Jest tu jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale ja nie jestem w tej sprawie pesymistą. Myślę, że nadejdzie lepszy czas. Powstało już kilka książek, kilka filmów, szczególnie w ramach współpracy angielsko-polskiej, na przykład o Dywizjonie 303. W Wielkiej Brytanii jest coraz więcej świadomości, jak choćby w dziedzinie odkodowania niemieckich szyfrów, pracy Mariana Rejewskiego i innych zajmujących się Enigmą. A zatem te historie przedostają się do anglojęzycznego świata. To wymaga czasu, ale już następuje. I z tego punktu widzenia jestem optymistą, ale także jeśli chodzi o narrację o holokauscie, to myślę, że moja książka pokazuje, jak prawi byli Polacy, jak postępowali właściwie. Nie oznacza to wcale, że możemy udawać teraz, że nie było złych postaw, że złe rzeczy się nie wydarzyły. Ale tak się dzieje, to kolejna część pewnego rodzaju złożonej siatki ludzkich reakcji na horror Holokaustu. I jesteśmy winni sobie i wszystkim innym, aby rozumieć najlepiej tę historię. A to oznacza akceptowanie i docenianie ludzi, którzy postąpili właściwie, ale także krytykowanie ludzi, którzy postąpili źle. I zrozumienie dlaczego cała masa ludzi po środku nie zrobiła nic, tylko spuściła głowę. Zatem w tym wszystkim chodzi o dotarcie do wiedzy. Im częściej będziemy w stanie tworzyć takie książki, mam nadzieję, wyważone, uczciwe i obiektywne, tym lepsi będziemy wszyscy. Uh, the, you know the more we can we can produce books like this that are you know I hope even handed and and honest and objective you know the the better we'll all be. A problem z Aleksandra za Again I think uh, the the whole policy with um the giving that honour of the righteous among the nations uh, which is bestowed by Yad Vashem for Um... Ma związek z polityką przyznawania tego tytułu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, który jest nadawany przez Instytut Yad Vashem, nie Żydom, gojom, którzy pomagali Żydom podczas Holokaustu. Po pierwsze, to wymaga czasu. To jest przecież dość nowa historia. Tak naprawdę nic o tym jeszcze nie widzieliśmy 10 lat temu. Teraz jest pierwsza książka w języku angielskim. Minie więc troszkę czasu, zanim ta sprawa przybije się przez biurokratyczne procesy Jadwaszem. Jest to troszkę złożone. Konstanty Rokicki, jeden z tej grupy, został już uznany za sprawiedliwego wśród narodów świata, co może cieszyć. Pozostali dwaj, którzy mogliby się kwalifikować, to Stefan Ryniewicz i sam Aleksander Ładoś. O ile wiem, został już złożony wniosek, który poparłem różnymi dokumentami. Z tego co wiem na chwilę obecną, wiadomo jest, że nadal go oceniają i czekam z nadzieją, aż sprawa zostanie załatwiona. Opóźnienie wynika z tego, że rozpatrzenie tych wniosków wymaga trochę czasu, ale jestem przekonany, że to nastąpi. Oczywiście nie pomógł w tym wszystkim spór pomiędzy Polską a Izraelem. Teraz jednak patrzę na to zupełnie optymistycznie, że ten tytuł zostanie przyznany. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca odcinka. Aby nie przegapić kolejnych, zachęcam do subskrypcji. Kliknięcia dzwoneczka, ale także dołączenia do grona patronów w serwisie Patronite, co możecie zrobić skanując kod QR albo klikając link w opisie. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.